Cześć siemanko, z tej strony Patryk T25, ja witam was w kolejnym vlogu. Przejemy sobie wapno na zboża o zimę i postanowiłem was zabrać na nowe działki, które wziąłem rok temu wszystkie. I jesteśmy właśnie na pierwszej takiej działce, gdzie jest pszenżyto o zimę. Rok temu była pszenica jara, bo wziąłem to pole na wiosnę. 3,20 w kawałku. Ziemia dość fajna, nie mogę powiedzieć, że nie. Pszenica tutaj no sypała słabo, bo to było orane pod koniec, bardzo późny siew był to raz. Dwa orane wrazówę na wiosnę, więc ziemia była bardzo przesuszona. No i po prostu wypaliło ją na górce, bo tu w dołku była piękna, tam na górce było tragicznie. Ogólnie góra jest bardzo fajna. Tutaj też pod skosem. Pole ciekawe, nie powiem. Długie, bo bardzo długie, 700 metrów ponad. Złożone z trzech działek, ale wszystkie tylko mnie zadzieli, więc można powiedzieć, że w kawałku. No i co, dzisiaj w nocy był mróz, minus 10 nawet. Minus 10 nawet był mróz dzisiaj, dlatego siejemy sobie wapienko, ostatni dzień mrozu. U siebie za domem już na jęczmień zasiałem. Wyszła dawka około 400 kg na hektar, czyli tyle ile chciałem. O, nie sieje się. Przestało się siać. Zawiesiło się, no pewnie. To jest kreda. To jest kreda i ona się bardzo wiesza, powiem wam szczerze. I ciężko się tu sieje, bo ona się potrafi tak zawiesić przy bokach. Dlatego trzeba co jakiś czas, jak już jest końcówka, trzeba po prostu machnąć traktorem i to się wtedy obsuwa ładnie. No i jeżdżę bardzo wolno, 7,5 na godzinę, bo jest gruba granula. I muszę jechać 7,5 na godzinę, bo po prostu nie wychodzi. Jak jadę szybciej, to rozpędziłem się, pierwszą siewkę jak siałem, to się rozpędziłem 9 na godzinę, tak jak John Deere'em siałem. No i wyszło za mało. Teraz jeżdżę 7,5 na godzinę i wychodzi dość fajnie. Tutaj dojadę do końca i będę miał pusto w siewce i zostanie mi jeszcze tutaj ten kawałek, będę musiał drugi raz przyjechać. No, zaczęliśmy dzisiaj przed 8, wyjechałem w pole, jest godzina 10. 5,5 hektara, już tutaj teraz zasieję, będzie 7. Także powoli to idzie. No, górka fajna, ale bez napędu nawet teraz jeżdżę. U siebie za domem wyjebałem jedną kolejnę. No ale tego się spodziewałem, bo tam wieczne bagno u mnie za domem. Więc ta kolejna prędzej czy później musiała się zrobić. Ale tylko jedna. Jeden przejazd tylko. Potem jechałem kolejny przejazd, to już normalnie po wierzchu, nie? Jedno takie miejsce mam u siebie za domem, że 4 na 4. Blokada, wszystko i tak, i tak. I tak, i tak kolejna wyszła, więc takie pola mamy. Sieje się jeszcze. Ale zaraz przestanie, dobra. Na razie się z wami żegnam, idę sobie ją, to wapienko, albo wezmę was, pokażę wam, o co chodzi. Ta siewka jest na tyle pojebana, że ona ma płaskie dno i jeszcze kratkie. I widzicie, to wapno jest dość pyliste i się robi taka ściana, o, przez to nie chce się obsuwać ładnie, o, widzicie, taka ściana się robi i się nie chce obsuwać. Jak jest nierówne pole, to naprawdę się wstrząsa i do zera, nie? Ale tak jak teraz tutaj właśnie równiutkie pole jak na stole, czy zamarznięte, gdzie nie ma żadnych nierówności, to wszystko się tu wiesza. Do końca mi powinno starczyć. Taka to robota, no siewka jest jaka jest, kurwa, już też mam jej dosyć, ale jeszcze trochę musi nam zasiać hektarów. Pierdolnik w tej kabinie, widzicie, wychodzę, mam śnieg na butach, woda stoi w środku. Skończę siać to wapno, jadę nim na myjnię i zaraz go tu całego w środku odkurzam, bo aż mnie denerwuje ten syf. Siewka do góry, kawałek sobie cofniemy.
No takie pierdolenie z tym sianiem tego bapna, tą siewką jest, no ale... No ale powoli, powoli się wysieje. Mam czas do godziny 13, bo po 13 ma być już na plusie. Także do 13 sobie podziałamy i... A później już niestety, ale będzie trzeba kończyć. Dobra, jesteśmy na kolejnym polu. Lecimy sobie dalej z tym wapnem. Kolejna nowa działka. Kolejne nowe pole. Ogólnie mogę w sumie powiedzieć coś o tych polach. Więc w tamtym roku no wziąłem to pole, hektar 70. Tam kawałek ugoru 2,40. No i to pole, to byłem tam ostatnio z wami z wapnem 3,20. Także trochę tej ziemi doszło, jeśli chodzi o tamten rok. No i praktycznie wszystkie pola te, co wziąłem rok temu, już mam obsiane ozimymi. Tu jest pszenżyto i tam, gdzie byliśmy ostatnio, było pszenżyto. No i na tamtym ugorze jest pszenica, ozima. Tam nie włączałem kamery nawet, bo bardzo nierówno. A poza tym nie miałem ścieżek, bo tam nie pryskałem na chwasty. Niestety nie zdążyłem. I musiałem się troszeczkę bardziej skupić. Tutaj widzę, jak jechać, bo mam ślad po opryskiwaczu. Jadę sobie równiutko, elegancko, pole długie, można pogadać. Tam mam 5 słupów na tym polu, tam na tej, gdzie mam pszenicę. 5 słupów. No i pole jest bardzo nierówne. Tu jest klin, tam jakiś wypustek. Tutaj droga, tutaj tak, no w każdą stronę to pole jest. Z opryskiwaczem to będzie... Z opryskiwaczem będzie cudowania trochę. No i co, powiem wam tak. Wysiałem teraz jeszcze siewkę na pszenicę po kukurydzy. Takie pole tam mam też. No i powiem wam, że dziki kurwa zryły pół pola, nie? Jak się jedzie tak traktorem, się wpadnie w takie wyryte, to buja. Ciekawe, jak będzie na wiosnę, czy będą dalej ryć, czy sobie dadzą spokój. Teraz w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy to jakąś broną przejechać, czy zostawić takie poryte potem? Sam nie wiem, zobaczymy na wiosnę, jak to będzie szło. To jest was, powiem, muszę wam powiedzieć, ostatnia siewka, którą wysiewam. I fajrant, od godziny 8 do godziny 14 będzie nasiane 17 hektarów. Dobra. To już poprzeczniak siałem. Wyłączamy wałek, zamykamy. Do góry podniesiemy. Obroty. I co? I pewnie będzie teraz pytanie, dlaczego John Deere'em nie siejesz? Gdzie jest John Deere? John Deere się zesrał. John Deere nie chce jeździć. A w sumie to co, pojedziemy tędy. W John Deere padła pompa. I szukam mechanika do tej pompy, żeby tą pompę naprawić. No. Także bardzo nieciekawie. Opuścimy sobie ją. Wałeczek. I jedzimy. 1500 obrotów. Bo tu też pole wąskie. Widzicie, jak tu dziki poryły? Dziki, sarny, to jest kurwa u nas tragedia z tymi sarnami, dzikami. Ale zaraz ludzie powiedzą, wziąłeś pole w lesie, no to masz. No, powiem wam, że tutaj to jest... To jeszcze, gdzie teraz jedziemy, to jest fajna ziemia. Bo jest rów tutaj, nie? Jest ziemia fajna. Ale tu, jak te brzuski się zaczynają, to jest taki piach. Ale to jest taki piach, że jak korałem, to bym mógł wziąć ten piach i beton z tego zrobić, nie? Kopalnie można otwierać. Tu, jak te brzozy się zaczynają. Jest normalnie piachuder. No, ale jak już pole wzięte... I już zasiane, to i nawóz zasieje. Może to będzie. I znów się zawiesiło to wapno. Zaraz będę musiał stawać, żeby to odwiesić. Widzicie, w niektórych Big Bagach jest bardzo dużo takiego właśnie proszku i to mi się zawiesza. To mi się zawiesza. Ogólnie to tam za domem wyryłem kolejne i zasiałem teraz już 15 hektarów, 16, bo został mi hektar, jak to skończę.
i jeżdżę bez przedniego napędu, wszędzie po wierzchu. To prawda, już jest pogoda na plusie 2 stopnie i słońce świeci cały czas od rana, ale na polu jeszcze ziemia zmarznięta, jeszcze śnieg nie topnieje. Bardzo ładnie idzie. Bardzo ładnie idzie robota. Zamykamy, bo się kurzy. Traktor kwalifikuje się do mycia i do odkurzania go w środku. Pałeczek, zamykamy to. Traktor się kwalifikuje cały do mycia, siewka do mycia, traktor w środku. To nie jest traktor do takich rzeczy. Będą się siać John Deere'em. Tutaj widzicie, to chwila muszę mieć szybę otwartą, żeby w ogóle słyszeć, czy to leci, czy nie leci. I zaraz się wszystko zakurzyło. Wszędzie pełno tego białego gówna. Trzeba będzie wszystko myć. Przed sezonem. Dobra. Bałeczek. Otwieramy i jedziemy. No i tak jeżdżę cały czas, to 7,5 do 8 na godzinę. I wychodzi mniej więcej koło 400 kg na hektar. Także tak jak chciałem. I się nie sieje. Teraz się sieje. Teraz słychać. I w tej siewce widzę mi niewiele to zostanie, ale też niewiele to mi zostało pola do nasiania, także jeżeli dobrze ją ustawiłem, to będzie idealnie wysiane. Założyłem, że wysieje między 350 a 400 kilo. I zobaczymy, ile się wysieje naprawdę, jak zobaczymy, ile big bagów poszło. Dokąd mi to tu leci? Tutaj widzicie, teraz śniegu dojebało i nawet nie widać, gdzie jest koniec pola. Tu, gdzie już śniegu nie ma, tak jak tu w bruździe, to już widać, że jest błoto. No i teraz musimy jechać prawie kilometr na kolejne pole, stąd. I chyba pojadę polem, bo powiem wam, że na polu mam równie niż na drodze. Już się raz wybrałem tą drogą, to jechałem 10 na godzinę. W momencie, kiedy ja po polu zapierdzielam po 25 na godzinę. Dobra, zamknięte. Siwka do góry. Po polu jeżdżę po 20 na godzinę, kurde, w tył, a po drodze 10, bo takie dziury, nie? Ładnie nam rowy wyczyścili, elegancko. Tutaj będzie Szymon po tym mostku musiał CX-em przejechać. Kurwa. Masakra, te mostki tutaj. Słońce daje. Piękna pogoda, cieplutko w kabinie, aż miło. Jedzimy. Trójka. I zobaczcie, lecimy 20 na godzinę po polu. W stół. Orka, raz brony i agregat uprawowo-siewny. Na stole, na polu jest stół. Jadę normalnie dwie dychy na godzinę. W momencie, gdzie tu mam drogę obok i po tej drodze jak jechałem, to jechałem maksymalnie 10-12 na godzinę. I to tak bujało traktorem, że aż myślałem, że mi się siewka urwie, nie? Mróz jest, to nic raczej temu zbożu nie będzie, jak dwa razy przejadę. I tak tu jest ścieżka, i tak tu jest ścieżka. No i tak jak mówiłem, John Deere jest do reparacji. Koszt naprawy pewnie będzie duży, bo to jest pompa ta w środku. Więc czy pompa, czy sprzęgło na wałku, czy jakieś rozszczelnienie się w środku, to i tak trzeba go rozpoławiać. Samo rozpołowienie to już jest duży koszt. Bo mechanik sobie liczy za godzinę pracy, ale to jest gorąco od tego słońca. Mechanik sobie liczy za godzinę pracy, a rozebrać to i potem złożyć, to już jest prawie 2 dni, albo i 3 dni. I tu już się robi koszt sam z siebie. Zaraz ktoś powie, a sam byś rozebrał. Ja się na tym nie znam, ja się na to nawet nie zabieram. Rozłożyć to bym może i rozłożył, ale złożyć to bym potem raczej tego sam nie złożył. Ja wolę oddać traktor komuś, kto się na tym zna, żeby to zrobił raz a porządnie, niż sam mam się w to bawić. Takie jest moje zdanie.
Zobaczcie, nastawiają kurwa tych skrzynek w samej drodze. Potem z bronami czy z czymś to nie ma jak przejechać, no. Masakra, to ci ludzie mają w głowach niekiedy, niektórzy to jest tragedia. No i będziemy robić ostatni przejazd na ostatnim polu, gdzie jest pszenica po kukurydzy, zasiana w końcu października. Pewnie koło 25 października. 3 hektary w kawałku. Zobaczymy, co z tego będzie na wiosnę. Bo na razie, to patrzcie, co się dzieje. Aż wam wyjdę i pokażę. Zobaczcie, jak ona pięknie chce spod tego śniegu wyjść. Widzicie? Ona chce spod tego śniegu wyjść już. O, pięknie rośnie, ma już 3 liście. 2-3 liście. Ale masaj ładnie wygląda, ojej. Bardzo ładnie wygląda w tym śniegu. Siewka ujebana, cała. Trochę nam jeszcze, no może i wystarczy. Tutaj ogólnie trochę szybciej będę jechał, bo było osiane pod korzeń też. Więc troszeczkę szybciej na tym polu jeżdżę. A w zasadzie już teraz tylko i wyłącznie przejadę, żeby siewka była pusta. Bo już nie mam gdzie tego nawet wysiać. Dobra. Jedynka, C. Jeździłem zawsze na B, teraz będzie jechać C. Będzie szybciej. Dobra. Wałek i łogień. Tysiąc800 na silniku, 500 na wałku. Do miedzy dolatuje bardzo ładnie. Jedziemy sobie praktycznie tak, jak mi siewnik pasuje, czyli równiutko. No, takie będą ścieżki, no. Dwa siewniki mi dojadą. Mam opryskiwacz 12 metrów, dwa siewniki muszę dostawić, trzecim jadę zawsze z opryskiwaczem. Tak samo trasę ze siewką, więc powinno dolatywać do miedy, nawet widzę, że leci do sąsiada. Ale sporadycznie do sąsiada leci. Także możemy jechać tak, jak jedziemy. Tutaj dolatuję na pewno, bo mam przejazd tu robiony niedaleko. Byle do sąsiada nie leciało. Za drogie to wszystko jest, żeby sąsiadowi siać. No i dojedziemy, kolejne pole, które ma prawie 700 metrów. Bardzo długie pola są tutaj pod lasem, bardzo fajnie się je robi. Długie, proste, bez żadnych klinów, tylko prostokąt długi. To pole ma 30 bodajże 3 metry szerokości, albo 4 i 700 długie, no. Tylko takie pola, żeby były, to by robota szła szybciej. A nie jak u mnie nad rzeką, po 15, po 20 arów, po pół hektara. Zaraz mi się przestanie siać. Trzeba będzie się zatrzymać. Jedzę trochę szybciej, bo chcę zasiać na całości. Najwyżej sobie wrócimy tą samą ścieżką. 20 na godzinę i co gdzie popada, to popada. Będzie pusta siewka, będzie luks. Lepiej, żeby dostała, jak ma braknąć. Takie moje zdanie. A ja po prostu jadę zamiast 7,8 na godzinę, tak jak zazwyczaj jeżdżę, tak teraz jadę 8,8, czyli kilometr na godzinę szybciej. Dobra, bo się nie sieje. Kawałek się posieje i trzeba będzie rozbujać traktor i potem ręcznie już nagarnąć. Widzicie, jak jest pole równe, to wapno nie chce ładnie schodzić. Tutaj siałem, bo była droga w środku pola i zaorałem tą drogę, było nierówno, wysiało się wszystko do ostatniego ziarka, nie? Ale traktorem na prawo i na lewo, i na prawo i na lewo. A jak równe pole, to się nie chce jakoś ładnie zsuwać. Szorstkie to wapno, bo nawóz pięknie się zsuwa. Nieważne, czy moszlik, czy saletra, czy jakiś wieloskładnik, zsuwa się. Wapno jakieś to jest takie szorstkie, się nie chce zsuwać. No i znów się nie sieje. Zamkniemy sobie. Damy. Ale się ślizgo po tym śniegu. Dobra. Jedziemy dalej. Pałeczek. No.
Dobra, to chyba na tyle w tym vlogu, coś tam pogadałem, widzicie co się u mnie dzieje. Ostatni vlog był transport wapna, teraz rozsiewanie wapna i kolejny vlog to nie wiem co będzie, chyba dopiero siew nawozów. Chyba, że może uda mi się tego John Deere'a naprawić. To coś tam będę myślał, powiem wam, że to kamerę jeszcze poznaję ogólnie, jeśli chodzi o te jakości, bo ta jakość na YouTubie końcowa nie jest jakaś rewelacyjna. Jeszcze tą kamerę poznaję, jeśli chodzi właśnie o jakość. Ale już się przyzwyczaiłem do gadania sam do siebie w kabinie, także trochę tych vlogów raczej będzie w tym roku z takich akcji grubszych, no bo powiedzmy nie będę wam nagrywał jak, nie wiem, będę tam po podwórku jeździł, nie? Ale tak jak teraz się wapna, czy potem się w nawozów, no i tak nie będzie co innego robić, to chociaż będę nagrywał takie rzeczy. Chcę, żeby ta aktywność na tym kanale była i żeby tych vlogów też trochę było po prostu. Także tym akcentem zakończam ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!